Kolejny mój zakup na festiwalu mangowym to Długo i Szczęśliwie, czyli dla większości Happy Barry. Manga ta opowiada dość typową historię, więc nie spodziewam się tu jakichś nagłych zwrotów akcji. Mamy tu ładną dziewczynę o imieniu Chiba Takanashi, która popadła w długi przez nierozsądnego ojca. Czuje się ona odpowiedzialna za dom, a przede wszystkim za ukochany ogród babci, więc stara się odpracować długi swego ojca, by nie stracić tego ogrodu. W dzień pracuje w biurze, a wieczorami w hostklubie. Pewnego dnia przychodzi tam mężczyzna, który w sumie nie mówi jej nic złego, ale ona opacznie to rozumie i oblewa go napojem. Traci w ten sposób pracę w klubie. Kolejnego dnia zostaje wezwana do biura swojego szefa, którego wcześniej nigdy oczywiście nie widziała. No i oczywiście to jest ten facet, który był w klubie. Myśli, że zostanie przez niego zwolniona. Ale jest tam jeszcze jeden mężczyzna, który jest dziadkiem jej przełożonego i który proponuje im dziwny układ. Dostaje ona propozycję poślubienia swojego przełożonego. A dlaczego? Ponieważ jej babcia była dla dziadka szefa miła i opiekowała się nim po wojnie, więc w ramach wdzięczności oni spłacą wszystkie długi, ale ona ma zostać żoną jego wnuka. Po pierwszym szoku nasza bohaterka zgadza się na ten układ, a potem zaczynają się ich różne perypetie. Jej mąż nie chce, by ktokolwiek w biurze dowiedział się o ich małżeństwie, co prowadzi czasem do różnych dziwnych sytuacji. Bohaterka jest mocno niedojrzała i robi czasem niepotrzebne dramy o różne błahe sprawy. Gość jest szczęśliwie poważniejszy i bardziej opanowany. Główna bohaterka może was nieraz zirytować. Na plus tej mangi działają różne zabawne gagi i żarty sytuacyjne. To na pewno nie jest manga dla dojrzałego czytelnika o poważnym związku. To raczej zabawna komedia romantyczna, w której jest sporo nieporozumień, acz szczęśliwie bohaterka miewa przebłyski mądrości. Szkoda tylko, że ma już je zazwyczaj po swoim głupim zachowaniu, a nie przed. Dlatego mogę ją polecić, ale jako komedię z wątkiem romantycznym. Kreska jest jak dla mnie śliczna. Manga ma powiększony format, pod obwolutą nie ma jednak nic ciekawego i nie ma tu też niestety kolorowych stron. Manga ma 10 tomów i jest zakończona. Jest u nas tylko w wydaniu papierowym, nie ma wersji elektronicznej. Ograniczenie wiekowe to 16+. Jak na razie nic się tu nie działo, ale może będzie coś później. Liczymy na to. Ja będę ją kupować nadal, bo traktuję to jako komedię i bardzo podoba mi się kreska. No i szef jest przystojny. Chociaż szczerze powiem, że Zapach Miłości o wiele bardziej mi się podoba. Jest to manga o wiele dojrzalsza i jakbym miała kupować tylko jeden z tych dwóch tytułów, to brałabym pewnie Zapach Miłości. Ach, szkoda, że Zapach Miłości nie ma powiększonego formatu jak Happy Mary. A wy znacie tą mangę? Co o niej sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć!